w krajach, w większości krajów europejskich. On się zaczyna 1 października, więc tak naprawdę Trump będzie kształtował ten budżet od 1 października 2017 roku z faktycznym oddziaływaniem na gospodarkę w dużej mierze w 2018 roku. Do tego czasu wydarzyć się może bardzo wiele i ja szczerze mówiąc nie wykluczałbym na przykład w przyszłym roku recesji w Stanach Zjednoczonych, która paradoksalnie dla Trumpa byłaby całkiem dobrym rozwiązaniem. Pamiętajmy bowiem, że gospodarka amerykańska znajduje się w takiej dość długiej już fazie ekspansji, to jest 8 rok wzrostu gospodarczego i no, historycznie patrząc, taka korekta gospodarcza amerykańskiej by się przydała. Stąd też to też byłoby korzystne dla Trumpa z tego punktu widzenia, że jakby no, po pierwsze mógłby powiedzieć, no widzicie, ten Obama to w dużej mierze osiągnął to, co osiągnął dzięki pompowaniu monetarnemu, a tak naprawdę jak się popatrzy głębiej, to tam niewiele za tym stoi, a po drugie stworzyłoby to dla niego bardzo komfortową bazę do tego odbicia, które prawdopodobnie w 2018 roku na bazie tych zwiększonych wydatków i tych ulg podatkowych będzie. W międzyczasie ten cały, szczególnie 2017 rok będzie bardzo ciekawy, będzie się nim prawdopodobnie bardzo dużo działo, do tego dochodzi jeszcze ten element polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, o ile oczekiwania przed wyborami były takie, że zwycięstwo Trumpa jakby zaneguje tę podwyżkę w grudniu, tak teraz paradoksalnie jakby oczekiwania jakby się umocniły, że ta podwyżka będzie. Więc tu się bardzo wiele jeszcze będzie działo, będziemy mieć bardzo dużo jeszcze zmienności na rynkach finansowych, jeśli chodzi o kursy walutowe.